od Maćka. Wojtek Górski, wychowanek i legenda Miedzi Legnica. Doskonały piłkarz, 227 meczów na szczeblu najwyższym polskiej ekstraklasy, 31 goli w ekstraklasie, 12 występów w europejskich pucharach. Od lutego bieżącego roku drugi trener Miedzi Legnica, zdobywca korony polskich maratonów i prywatnie dziadek 7-miesięcznej Liliany. Witaj Wojtku. Witam serdecznie. Witam Wojtku, to był taki deal, że musieliśmy to powiedzieć. Tak. Serdecznie pozdrawiam Lilianę. Również. Bardzo się cieszymy Wojtku, że dotarłeś do nas. Gratulujemy Ci awansów w tej hierarchii trenerskiej, bo wiem, że to dla Ciebie bardzo ważne, tak? Wojtek, powiedz o Twoim statusie teraz trenerskim. Jaką Ty masz na tę chwilę, jakie masz uprawnienia? Uprawnienia mam UEFA, czyli które mnie uprawniają tylko i wyłącznie do prowadzenia zespołu seniorskiego w trzeciej lidze i wszystkich grup młodzieżowych z Ligą Centralną włącznie, więc to, że znalazłem się w sztabie pierwszego zespołu, także ułatwi mi drogę do tego mojego celu, którym jest zrobienie UEFA Pro, czyli tak, trenera już tej najwyższej półki, który może być trenerem praktycznie każdego zespołu na całym świecie. Wojtku, czym byś zajmował się w sztabie pierwszego zespołu? Bo jest generalnie jest hierarchia wiadoma. Dominik Nowak jest trenerem zespołu, do tej pory drugim trenerem był Grzesiek Mokry, teraz ty jesteś też drugim trenerem, razem z Grzeszkiem Mokrym będziecie wspomagać Dominika Nowaka. Właśnie, no bo kibice są ciekawi, tym bardziej, że no, komunikat nie wydał oficjalnego klubu w tych sprawach. O sytuacji poinformowały lokalne media. Zresztą no, troszkę chwaląc się, my jako pierwsi, jako Niski Pressing na social mediach, potem lokalne portale legnickie. A jak jest? No to gdzie się u źródła zasięgnijmy informacji? Zacznę od hierarchii. Oczywiście trener Dominik Nowak jest pierwszym trenerem, Grzegorz Mokry jest asystentem i taka jest hierarchia. Dopiero jest drugi trener. Każdemu się wydaje, że drugi trener jest zaraz za pierwszym trenerem. Tak nie jest na szczeblu centralnym. Jest pierwszy trener, asystent i dopiero jest drugi trener. Czyli jak w polskiej lidze. Pierwsza liga nie jest pierwszą ligą, tylko jest druga liga nie jest drugą ligą. Tak. Także bo tutaj tak naprawdę nie ma sprecyzowanych jakichś tam obowiązków. Robimy po prostu to, czego od nas wymaga trener. Czyli analiza, przygotowanie treningów. Jesteśmy oczami, rękoma, wszystkim to, co musimy zrobić, żeby ułatwić pracę pierwszemu trenerowi. No jasne, to może teraz, Pawle, pozwolisz. Już w piątek wystąpiłeś w roli drugiego trenera w meczu z Jagiellonią. Przegranym meczu, przypomnijmy, 0-3. Wojtku, podsumujmy, może od tego rozpocznijmy. Co było przyczyną tej porażki tak naprawdę? No, powiem szczerze, że do dzisiaj analizujemy to spotkanie, bo na pewno niezbyt dobrze weszliśmy w ten mecz. Stracone bramki po błędach indywidualnych sprawiły to, że ten mecz dosyć szybko się ułożył pozytywnie dla Jagiellonii. Jagiellonia nie grała tutaj z jakiejś wielkiej piłki, ale wykorzystała po prostu nasze błędy. Kto tych błędów popełnia mniej w piłce, ten wygrywa mecz. Także ja mam nadzieję, że to było takie chwilowe tylko, że ten mecz tylko da szansę pozostałym zawodnikom, którzy czekają na ten swój kolejny mecz, a szansa ta w potyczce z Zagłębiem myślę, że wywoła takie dodatkowe emocje wśród tych zawodników i zagrają zupełnie inaczej. O meczu z Zagłębiem na pewno będziemy jeszcze za chwileczkę rozmawiać. Się skoncentrujemy na tym. Ale jeszcze wróćmy do tego meczu z Jagiellonią. Po raz kolejny słyszymy właśnie zarówno trenera Dominika Nowaka. Ty powtarzasz jakby to samo, te same słowa, podobne, że błędy indywidualne, to jest jakby kolejny mecz. Miedź przegrywa nie dlatego, że przeciwnik gra jakąś wyśmienitą piłkę, nie dlatego, że popełnia Miedź jakieś błędy w ustawianiu się w defensywie, w przesuwaniu się, w zmianie pozycji. Tylko przez błędy indywidualne, nie za dużo tych błędów indywidualnych. I co trenerzy mają na myśli, że musimy popracować nad wyeliminowaniem błędów indywidualnych? No przede wszystkim trzeba dotrzeć do tych zawodników. Musimy pamiętać o tym, że my jesteśmy drużyną, która, powiedzmy sobie szczerze, walczy o utrzymanie w tej ekstraklasie. Tu zdobycie miejsca w pierwszej ósemce będzie ogromnym osiągnięciem, tylko że ta ósemka ucieka nam coraz bardziej. I presja, która ciąży nie tylko na tych zawodnikach, ale także również na nas, trenerach, powoduje, że właśnie te błędy się pojawiają. Bo jeżeli zespół, z tego co wiem, bo cały czas miałem kontakt z trenerami, jak byli na obozie w Turcji, grają bardzo dobrze, w
tych wszystkich sparingach, mimo że te ostatnie dwa sparingi były przegrane, ale ten mecz wyglądały naprawdę dobrze, bo też je oglądałem. I nagle przychodzi mecz ligowy i coś się dzieje z drużyną. Być może jakiś stres, być może jakaś obawa przed tym właśnie wynikiem, ale ja mam nadzieję, że już te pierwsze lody zostały gdzieś tam przełamane i te kolejne mecze będą zdecydowanie lepsze. Lepsze nie może tylko też pod względem takim czysto piłkarskim, ale z większą determinacją. Na pewno zgodzicie się, panowie, grać, że pierwsze 15 minut wyglądały całkiem nieźle. To tak jak trener Dominik Nowak tydzień temu nakreślił nam, bardzo wysoko chciał zagrać z Jagiellonią i faktycznie tak to wyglądało. Miedź była przeważającą drużyną. No i dramat się rozpoczął po błędzie indywidualnym, to co powiedział Paweł, bramkarza Kanibułowskiego. Wtedy jakby w 15 minucie morale usiadły. To jest bardzo niepokojące. Mnie to naprawdę zmartwiło, że Miedź no taka wystraszona po tym golu się bardzo mocno zrobiła i tu już nie było jakiegoś takiego optymizmu w drużynie. Oczywiście myśmy to analizowali i po zmianie systemu przez trenera, gdzie przeszedł na trójkę obrońców z tymi wahadłowymi, myśmy nie doznali żadnej porażki, myśmy nie tracili bramki. To była taka pierwsza porażka i zetknięcie się z tym, że my zaczynamy mecz i go przegrywamy. Dostajemy jedną bramkę, dostajemy drugą bramkę i to było widać, że te powietrze po prostu z nas schodzi. Wojtku, a nie jest tak, że my może troszeczkę za dużo oczekujemy? Może powinniśmy troszeczkę realizmu wprowadzić w to wszystko, bo w końcu zagraliśmy z jedną z najlepszych drużyn w lidze, tak? Z drużyną, która się bardzo mocno wzmocniła i ona słowami trenera Mamrota nie ukrywa, że tak naprawdę idzie po mistrza, tak? No oni... A może właśnie idąc Maćka tokiem myślenia, możemy w ogóle, wiadomo, no wszyscy jak tu siedzimy, kochamy Miedź, no bo to jest nasz klub, nasze miasto, od urodzenia kibicujemy temu klubowi ale możemy za dużo możemy w ogóle generalnie za dużo oczekujemy o tej drużyny, bo jesteśmy Beniaminkiem, przypomnijmy, klubem z najniższym budżetem, jest około, kwota rzędu 15 milionów złotych, to jest najniższy budżet w lidze i może po prostu walczmy o utrzymanie, cieszmy się z każdego punktu i świętujmy utrzymanie w czerwcu. Może to też tak jest. No na pewno tak będzie, my na pewno będziemy walczyć o utrzymanie. Co do Jagiellonii, zespół na pewno, który z roku na rok gra coraz lepiej, jest cały czas w czołówce, aczkolwiek dla mnie ich gra nie była na tyle, że oni mogą walczyć o mistrza, mogą toczyć tą walkę z Legią. Nie? Uważam, że tutaj grały drużyny lepsze. Arka, Śląsk, Legia to były drużyny, które grały zdecydowanie lepszą piłkę. Mówisz o meczach w Legnicy. Mówię o meczach w Legnicy. Nie? Natomiast Jagiellonia poprzez to, że już gra wiele sezonów w tej Ekstraklasie, po prostu wypunktowała nas jak dobry bokser. Jak bokser, tak? Dobry bokser. Doświadczenie. Po prostu wykorzystali każdy błąd. My się tego jeszcze musimy uczyć, żeby te błędy wykorzystywać, prawda? I myślę, że to też taki jest powód tej porażki, że to jest zespół bardzo wyrafinowany, który co roku walczy o mistrza. Ja mówię tak porównując potencjał, tak? Jagiellonia ponad 30 milionów budżetu. Jest to zespół, który ma, mówimy o sztabie trenerskim, bo Wojtku, od kilku dni jesteś w tym sztabie. No to tak patrząc na Jagiellonię, to z tego co zrobiłem rozeznanie, dwukrotnie liczniejszy mają sztab trenerski. Większy, to jest drużyna, która leciała samolotem na mecz do Wrocławia i we Wrocławiu czekał z Warszawy do Wrocławia bodajże samolotem, we Wrocławiu czekał podstawiony autokar klubowy. W środę wyjechali z Białego Stoku, z Warszawy do Wrocławia. Także ja wiem, że wam niezręcznie, czy trenerowi Nowakowi, czy też tobie na pewno niezręcznie się żalić, ale pracujecie chyba w zupełnie innych realiach. No na pewno to są nasze początki. To jest początki Miedź w Ekstraklasie. No na pewno na razie nie. I nikt mi teraz nie powie, że wysokość budżetu nie ma na to wpływu. Ma na to wpływ. Co prawda Johan Cruyff powiedział tak, że nie widział jeszcze, żeby walizka dolarów strzeliła gola, tylko to zawsze musi być żywy człowiek piłkarz. Oczywiście. Ale mimo wszystko jednak jakby tak przeanalizować to także ja trochę ta walizka strzela bramki jednak. Na pewno tak. Ja mam nadzieję, że po prostu gdy się utrzymamy, a wierzę w to, że się utrzymamy, pójdzie to do góry i będzie to wyglądało tak, jak powinno wyglądać. Oczywiście my się dalej utrzymy. My również wierzymy w utrzymanie. Ja bym chciał zamknąć temat Jagiellonii, panowie, taką małą uszczypliwością w kierunku klubu. Proszę państwa, na ławce rezerwowych Jagiellonii siedział Paweł Primel. Były piłkarz Miedzi Legnica, który był w szerokiej kadrze, która zdobywała w 92 roku Puchar Polski. Wojtek zresztą razem z Wojtkiem Górskim. Proszę państwa, nikt nawet tego piłkarza nie przedstawił na stadionie.
Szkoda. Przykro, szkoda. Wyciągajcie wnioski na przyszłość. Zresztą a propos tych ciężkich pierwszych sezonów w lidze, Wojtku, to jak już Maciek nawiązałeś do tych wspaniałych czasów, kiedy to, no my to generalnie zawsze będą nam się kojarzyć z naszą, z młodością, dojrzewaniem i pierwszymi fascynacjami piłkarskimi, to pamiętamy też po awansie pierwszy sezon na zapleczu Ekstraklasy, tak? Jeszcze za trenera Jastrzębowskiego, to też na początku, ten pierwszy sezon był bardzo ciężki, pamiętam na pierwszym mecz do Linicy przyjechała Gwardia Warszawa i wygrała 3-0. Wszyscy myśleliśmy, potem po to, to przegraliśmy. Trenerem był Antoni Konsewicz. Przepraszam, Antoni Konsewicz, oczywiście po kilku kolejkach potem został zwolniony przez trener Jerzy Jastrzębowski. I dzięki trenerowi Jastrzębowskiemu Wojtek mógł zadebiutować. I trener... Ale te mecze były ciężkie. Wojtku, pamiętasz ten sezon? Oczywiście. Też to było zderzenie się Miedzi z Realiami, zaplecze Ekstraklasy były wtedy, to był inny piłkarski świat. A wiemy, jak to potem zafunkcjonowało w następnym sezonie i w następnym walka o awans. Myślę, że o tym będziemy rozmawiać. Do Ekstraklasy, Puchar Polski i tak dalej. W następnych programach, ale to jest bardzo ciekawy wrócimy temat. Sobie do tego tematu. Frycowe trzeba płacić. Tak jest. Czy to był rok 91, 92, czy tak 2018, 2019. To co, Zagłębie Lubin. Tak jest. Wojtku, jesteśmy w przededniu derbowego meczu. Dla ciebie myślę wyjątkowego, bo ty z Miedzi przechodziłeś do Zagłębia Lubin. Jest to również, nie ukrywajmy tego, jest to wyjątkowy klub dla ciebie, bo to jest klub, który dał ci szansę zagrania na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Powiedz, czym dla ciebie tak naprawdę będzie ten mecz? No, ja mam nadzieję, że to będzie przede wszystkim dobre spotkanie. Wiadomo, wracam tam w zupełnie innej roli, tak? Jako jeden z asystentów na ławkę rezerwowych. Stadion też troszkę się zmienił. Stadion się zmienił, ale cały czas gdzieś jestem w pamięci nie tylko kibiców, ale i ludzi, którzy zarządzają też Zagłębiem, bo zostałem rok temu też zaproszony na Wielką Galę, na wybór piłkarza 70-lecia i miałem tam przyjemność tam być i to jest dla mnie miłe. Pamiętają o tobie. Pamiętają bardzo o mnie miło. I bardzo, bardzo miło i ja naprawdę cały czas powtarzam, że tak naprawdę ten Puchar Polski jest w dużej mierze zasługą piłkarzy Zagłębia, tak? Nie zapomnijmy. Tak. Darek Baziuk, Daniel Dylusz, Marcin Ciniński, Jarek Gierykiewicz. Darek Płoczkiewicz, Paweł Primer. To wszyscy zostali wypożyczeni z Zagłębia Lubin, prawda? I mówię tutaj, cały zawsze ten szacunek do tego klubu mam i nie wstydzę się tego powiedzieć. Mhm. I bardzo dużo zawdzięczam temu klubowi. Super, a Wojtku, powiedz mi, który mecz w barwach Miedzi, na pewno Puchar Polski, tak? A w barwach Zagłębia, który ci najbardziej utkwił w pamięci? No to przede wszystkim na pewno potyczka w pucharze UEFA z Milanem. No właśnie, to zostało, nawiązując pewnie do tego, że mamy w końcu Polaka, który gra w Milanie. No właśnie, ja się bardzo z tego cieszę. Proszę Państwa, Wojtek Górski, jeden z nielicznych mieszkańców naszego miasta, który zagrał na San Siro. Jeżeli Państwo mi wskażecie... Jeżeli ktoś jeszcze zagrał, to mi teraz zadzwoni. Proszę się do nas zgłosić. Tak. No ten San Siro od Twoich czasów niewiele się zmienił, ale dalej ma swój klimat i swoją magię, przynajmniej tak to Speaker wygląda. Speaker też był taki spontaniczny? Zawsze. I cieszę się, bo bardzo śledziłem te losy Piątka i trzymałem kciuki, żeby tam trafił. Ja wiem, że to pewnie, jeżeli tak dalej będzie grał, to będzie tylko taki chwilowy przystanek, bo trafi jeszcze pewnie wyżej, ale cieszę się, że w końcu mamy Polaka w Milanie. Dobrze, to co, wracamy na boiska Lotto Ekstraklasy? W niedzielę Zagłębie Miedź. Trochę jesteśmy zaniepokojeni postawą Zagłębia Lubin w pierwszym meczu tegorocznym w Poznaniu. Przypomnijmy, Zagłębie ograło Lecha 2-1. Po bardzo dobrej grze. Naszym zdaniem tutaj przed emisją, przed nagraniem rozmawialiśmy, to według nas sprawiedliwie. Tak. Jest się kogo bać. No na pewno. My jako sztab szkoleniowy już żeśmy poczynili pierwsze kroki oczywiście pod kątem analizy zespołu i naprawdę Zagłębie zagrało bardzo dobre spotkanie. Nie tylko z tego względu, że wygrali, ale także taktycznie, fizycznie, motorycznie wyglądali bardzo dobrze. Więc ja mam nadzieję, że my przeciwstawimy się tym samym i tak to będzie wyglądało. Dzisiaj mieliśmy pierwszy trening po Jagiellonii i widać było w tych zawodnikach, że jakby chcą zrehabilitować się, muszą się zrehabilitować po tej porażce. My wszyscy, bo to nie jest tak, że tylko zespół przegrywa, a trenerzy wygrywają. To porażka to jest w głównej mierze zapewne wina
nas. My to trenerzy musimy brać na siebie, co żeśmy zrobili źle w mikrocyklu, czego żeśmy nie zrobili i to jest gdzieś tam, ma cały wpływ na to, jak zespół wygląda. Także będzie, na pewno nie będzie łatwo, ale wierzę w to, że punkty stamtąd przywiezie. Wojtku, czy to jest tak, że wiadomo, no umówmy się, to mecz nie tylko ligowe punkty. Z punktu widzenia kibica punkty, tak, oczywiście, ale to są derby. Derby są zawsze derbami. Czy z punktu widzenia piłkarzy też jest ten mecz jakiś szczególny? Bo to jest takie oklepane pytanie dziennikarzy do zawodników. Jak tam derby, czy to dla was ważny mecz? No, ci piłkarze zawsze mówią oczywiście, że tak, oczywiście. Ale powiedz mi, no, wiele lat kariery zawodowej za tobą. Teraz dalej jesteś przy profesjonalnej piłce, już w innej roli, w roli trenera. Znasz tą szatnię na wylot też. Ty trochę w innych realiach, w innej epoce grałeś piłkę. Dzisiaj ci piłkarze troszkę też są inni, więcej jest obcokrajowców. Do czego dążę? Czy dla piłkarzy te derby, inaczej, czy piłkarze czują, że to są derby? Czy, nie wiem, czy dla Omara Santany no właśnie, to są też derby? Czy oni to odczuwali? Na przykład, czy dla Tomiego Bożycia? Aczkolwiek jak znam Tomiego Bożycia, to dla niego akurat na pewno. Ale akurat Tomi nie zagra. Ale choćby to, czy oni też czują, że to są derby? Czy oni to rozumieją? Czy oni odczuwają ten mecz inaczej? Czy też dla nich to jest inny mecz? Czy Jagiellonia, czy Zagłębie, to taki sam mecz? Ja mam nadzieję, że oni się po prostu dostosują. Dostosują się do zawodników, dla których te derby będą ważne. Czyli dla Grześka Barczaka, dla Mateusza Szczepaniaka. To są zawodnicy, którzy grali w Zagłębie. Tak? I myślę, że oni swoją postawą po prostu nakręcą tych chłopaków do tego, żeby oni jeszcze z siebie dali więcej. No mam nadzieję, oni wiedzą... Że udziela się atmosfera kibiców. No o to chodzi, tak? Oni wiedzą, czym są derby dla każdego z nas. Wiadomo, że ten wynik dla kibiców jest w tym momencie najważniejszy, żeby wygrać mecz z Zagłębiem Lubin, tak? Ale jeżeli ja bym miał przegrać z Zagłębiem Lubin, miał utrzymać się w Ekstraklasie, no to wolę się utrzymać w Ekstraklasie. No tak. Prawda? No to jest tylko piłka. Tak, i niech wygra po prostu lepszy i tyle. No. Może warto by było podpytać... A propos Mateusza Szczepaniaka, przepraszam, powiedziałeś, że podajesz przykład Mateusza Szczepaniaka, który grał kiedyś w Zagłębiu, teraz grał u nas. No Grzesiu Baczek to w ogóle inna historia, bo Grzesiu jest legińczaninem rodowitym, zresztą wychowany kompleks Legińca. Tak. Natomiast Mateusz kiedyś mi powiedział, że raz w życiu chyba tylko zagrał w takim meczu i nie wiem, czy mu się powtórzy, miał na myśli derby Krakowa. Wiesz, mówił, że to jest przeżycie niesamowite i że mecz w barwach Miedzi Zagłębie będzie, jest dla niego takim drugim meczem. Raz już zagrał, żeby bramkę, zresztą zwycięski mecz. Chciałem powiedzieć, że warto by było spytać trenera Janusza Kudyby, bo przecież on ma na swoim rozkładzie w Zagłębie rozpracowane w meczu derbowym. Wygrał. No tak, wygrał dwa. Zresztą już ma jeszcze bramkę w tym meczu. Rozmawialiśmy o tym z Januszem przed dwoma tygodniami w programie. Czym się mieć może przeciwstawić Zagłębiu? Nie wymagamy od ciebie, żebyś zdradzał nam tutaj tajemnicę sztabu, ale myślisz, że tak, że mieć powinna zagrać ofensywnie, czy spokojnie zachowawczo? No właśnie nie mogę tego zdradzić, czy zagramy ofensywnie, czy zagramy. Musimy zagrać na pewno z większą determinacją i z wolą walki. I to jest na pewno też klucz do tego, bo to są derby, nie ukrywajmy. Umiejętności mogą zejść na boczne tory. Kto po prostu pierwszy pęknie, ten może odpaść. I tyle, bo to będą derby, którzy będą kibice, tak? Kibice będą nakręcać to wszystko. Może w Zagłębiu też nie ma zbyt dużo zawodników, którzy jakoś sercem są i wiedzą, co są derby między Miedzią a Zagłębiem, prawda? Chociaż Zagłębie ma kilku wychowanków w tym składzie, więc dla nich to też będzie na pewno ważne spotkanie. Wojtka, jest w drużynie Miedzi piłkarz, którego jak obserwujesz, to mógłbyś porównać do siebie w czasach gry w Miedzi czy w Zagłębiu? No myślę, że jest takich dwóch zawodników. No nie chciałbym tu zadać nazwisk, bo ja bym chciał im pomóc. Oczywiście jestem dopiero na początku tej drogi i przypatruję się i obserwuję każdego gdzieś tam zawodnika. Co może jeszcze zrobić więcej, na pewno będę tak podpowiadał to trenerowi. Dobrze, to nie będę już ciągnął ciebie za język. Ja też mam takiego swojego faworyta. Mi Adrian Pużycki bardzo ciebie przypomina z tych wcześniejszych lat. Ja bardzo mocno kibicuję Adrianowi, bo to jest chłopak, który ma ogromny potencjał i mam nadzieję, że Miedź będzie miała bardzo dużą jeszcze pociechę z tego zawodnika. Nie tylko Miedź, ale i polska piłka. Jeżeli mogę dodać, to zgadzam się z tobą, to po pierwsze. Dwa, do tego potencjału, bo zapewne można myśleć sportowy potencjał. Oczywiście, ale też inteligencja. Adrian jest świetnie prowadzony. Świetny chłopak. Miałem przyjemność kiedyś prowadzić z nim taki dosyć dłuższy wywiad. Spędziłem trochę z nim czasu i po prostu to jest bardzo młody człowiek.
ale swoim zachowaniem, sposobem wypowiadania się i sposobem myślenia przede wszystkim, nie tylko o piłce, ale też o postrzeganiu tego, co się dzieje wokół niego, to po prostu poraża. Ale wygląda to, ja bym był dużo starszy i rozsądniejszy. Ale to widać na boisku. No, i na boisku tego, że jest bardzo inteligentnym człowiekiem, to jest inteligentny piłkarsko. Tak. No, bo to nie zawsze idzie w parze. Nie zawsze idzie w parze. On akurat... Akurat to coś ma. I to jest jeden z zawodników, na którego miałem na myśli. Czyli tutaj podejście do życia. Tak, podejście do życia, podejście do pracy, do treningu. Tak. No jest profesjonalistą. Czyli widać, że wyniósł tą kulturę trenowania z Anglii, z Holandii. Tak. Jednak ten czas do jego dojrzewania też jako człowieka, młodego chłopaka przypadł na pobyt w Anglii, w Holandii. Ta rodzicielska opieka, tak? Mhm. No, tato piłkarz, myślę, że tutaj w pozytywny sposób wpłynął na karierę. Czasami te rodzice ojcowie piłkarze przeszkadzają. Czasami tak jest, ale tutaj akurat to... Wajtek, ja muszę sprawdzić, czy czasami ładnie z jego tatą gdzieś tam nie zagrałem, bo to podobne pewnie rodzinki są. Była szansa. Być może, że szansa gdzieś tam szansa. Była. W Polonii, tak? Warszawa? Tak, być może. Że kilka lat spędziłeś w akademii, także też miałeś kontakt z rodzicami i jakby to jest chyba temat na osobną książkę, tak, osobny program, wpływ rodziców na rozwój kariery, a jak jesteśmy już przy akademii i przy młodych piłkarzach, to no, rzut oka na ściągę Pawła. Tak, zrobiłem sobie ściągę, nie będę ukrywał tutaj szponowo, że wkuwam na pamięć, ale żeby się nie pomylić, wolę, ale chodzi mi o roczniki, bo do nazwisk piłkarzy to akurat mam pamięć, z rocznikami gorzej. Bo dlatego, że ja mam ten rocznik gruby, za stary już jestem. Rzut oka na skład Zagłębia z piątkowego meczu z Lechem Poznań i co widzimy w pierwszym wyjściowej jedenastce? Bartosz Slisz, rocznik 99, Damian Oko 97, Filip Jagiełło, rocznik 97. Na ławce rezerwowej Łukasz Poręba, rocznik 2000, chłopak urodzony w 2000 roku. A więc cztery piłkarzy w kadrze, trzech w podstawowym składzie, to wychowankowie z Akademii Piłkarskiej Zagłębia Lubin. Wojtku, kiedy my doczekamy się w Legnicy podobnej historii, bo już dosyć długo czekamy. Nie ma tego przepływu, tak, tych młodych zawodników do pierwszego składu. Akademia pracuje. Zmieniają się dyrektorzy w Akademii, a efektów... Właściwie klub inwestuje w Akademię? Miasto inwestuje? Nie ma efektów. Może to trudne pytanie dla Ciebie, bo też no, tyle lat pracowałeś w tej Akademii, jesteś pracownikiem klubu, ale z punktu widzenia szkoleniowca, doświadczonego piłkarza, myślę, że to jest za krótko ten etap, że te kilka lat działania tej Akademii to jest za krótko, żeby mieć te efekty? Myślę, że tak, że musimy jeszcze chyba troszkę poczekać, a my nie jesteśmy w zbyt komfortowej sytuacji, mając po jednej stronie Zagłębie, po drugiej stronie Śląsk, Wrocław. Większość tych młodych zawodników, jeżeli ma do wyboru, fajnie, że tak się stało, że jesteśmy teraz w Ekstraklasie, jesteśmy ekstraklasową Akademią. Teraz właśnie możemy rywalizować. Teraz możemy na pewno rywalizować jeszcze bardziej. Ale wiemy, jaką akademią jest Zagłębie, które niedawno bodajże wygrało w rankingu Akademii Piłkarskiej, zostało na pierwszym miejscu. Wzorcowa akademia. Tak. Śląsk bardzo się rozwija i my tu gdzieś jesteśmy na trzecim miejscu. Nie zapomnijmy jeszcze o Chrobrym Głogów, która też akademia bardzo idzie szybko do przodu. I naprawdę ciężko przyciągnąć tych zawodników do siebie. Jeżeli oczywiście będziemy mieć w tych drużynach juniorskich na poziomie, każdą drużynę na poziomie Ligi Centralnej, będzie nam łatwiej, zdecydowanie łatwiej. Jeżeli pierwszy zespół też będzie osiągał wyniki, nie będzie bronił się tylko przed spadkiem, ale też będzie wyżej, na pewno będzie łatwiej, ale to będzie znów taki etap, że my będziemy przyciągać do siebie zawodników młodych, ale nie wychowanków. No właśnie. To jest, do nas będą przychodzić 16-17-latkowie, którzy nie będą wychowankami tego klubu. Więc znaczy ten dla proces... mnie, jeżeli przychodzi chłopak 14-15 lat i on potem debiutuje w pierwszym zespole, to już dla mnie jest wychowanie. Jeżeli jest w klubie 3 lata, to już stwierdza się, że to jest wychowanek. To jest naturalne na całym świecie, że się ściąga, tak, no, nie ale musi mówię, być z tego miasta. Czekanie na takiego wychowanka, jak byłem ja, tak, czyli od tego najmniejszego, to jest naprawdę bardzo duży etap. Gdzieś tam kiedyś wyczytałem, czy wysłuchałem, że po prostu na 10 tysięcy dzieciaków jeden ma tylko szansę grania na poziomie ekstraklasy, więc to jest niesamowity przemiał. Ja sobie czasami tak też liczyłem od mojego momentu. Ilu było zawodników, wychowanków typowych, czyli od tego małego. Czyli ja,
Tadziu Gadzisz, nie zapomnijmy, który też ma granie w Ekstraklasie w Śląsku Wrocław. Tak i Mateusz Barczak. Mateusz Barczak. Jeżeli prześledzimy... Jeżeli chodzi o Miedź. Jeżeli chodzi o Miedź. Bo Grzeszek, Barczak, podajemy, przypomnijmy jeszcze raz wychowany Konfekt. Jesteśmy... Zbyszek Burza. Tak, też Konfekt. Konfekt z Legnica. Krzysiek Łacina też Konfekt z Legnica. Krzysiek Łacina Konfekt. Marcin Robak. Tak. Marcin Robak Konfekt. Tak. Czyli jest nas tylko trzech przez... 20-30 prawie lat. No Wojtku, ale zgodzisz się ze mną, że czasami trzeba tym młodym piłkarzom dać szansę, tak jak tobie dał właśnie trener Jastrzębowski, bo jak ja teraz widzę Miedź tą naszą w XXI wieku, to wydaje mi się, że łatwiej jest ściągnąć Hiszpanów, niż dać właśnie tym... Jedno z moich pytań następnych to jest takie, czy właśnie ten młody Rafał Adamski ma szansę zadebiutować w tym roku, w tym sezonie, czy nie ma szansy, bo czy to jest tylko PR, że on się pojawia w pierwszym składzie, czy nie jest? Czy w kadrze, przepraszam. Nie, no myślę, że to nie jest PR. To jest zawodnik, który gdzieś tam wyróżnia się w tych drużynach juniorskich. No ale to jest jednostka, zgodzisz się. Paweł przytoczył czterech zawodników, którzy byli w ostatnim meczu Zagłębia. Podejrzewam, że jeszcze z trzech moglibyśmy do tej listy dopisać. A tutaj tak naprawdę... ławka jest bardzo... Tak, tylko że patrząc na tych zawodników, którzy są w Zagłębiu, są wychowankami, oni, nie wiem, 3 czy 4 lata wcześniej zdobywali Mistrzostwo Polski, zdobywali młodą Ekstraklasę, więc oni mają ogromne ogranie. Tak, już na tym poziomie wysokim juniorskim. Dobre rezerwy, to też im pomaga. Występy w reprezentacjach Polski, też im to pomaga. Im jest zdecydowanie łatwiej grać już na tym poziomie seniorskim w Ekstraklasie. No my jeszcze no, nie doczekaliśmy się takiego zawodnika, któremu trener z takim czystym sumieniem i bez obaw dałby szansę do grania. Stop. Zaraliśmy. Na szczęście to koniec programu, nie utopimy się. Powoli kończymy. No tak, to jesteśmy trochę, czyli efekt jest taki, wniosek jest taki, że mamy na czym pracować jeszcze. Musimy. Czyli jeszcze to jest na pewno, trochę... to nie jest etap krótkofalowy. Nad tym trzeba bardzo, bardzo długo planować. Jeżeli i ma się takiego zawodnika, to trzeba strasznie o niego dbać. Wojtku, a co ma w takim razie Akademia Zagłębia, czego nie ma Akademia Miedzi? Z czego się bierze ta różnica, ten przeskok taki, bo widzimy ten przeskok. To nie jest tylko to, że tam jest czterech chłopaków na ławce rezerwowych, a tu jest tylko jeden, tak? Chyba budżet. Na pewno budżet też ma wpływ na to. Infrastruktura ma na to wpływ. Obiekty, jakie posiada Zagłębie. Jeżeli ktoś przyjeżdża do Legnicy i ktoś przyjeżdża do Lubina i ma do wyboru, no to wybierze Lubin, tak? Nawet jeżeli tu dostanie szansę większego grania, bo czasami tak jest. Przyjeżdżają zawodnicy, tak? My mówimy, słuchaj, tu będziesz grał na pewno. W Lubinie, jeżeli pójdziesz, będziesz trzeci, czwartym, ale oni tak wybierają Zagłębie z tego względu, że właśnie widzą to, obserwują, jest 6 czy 7 boisk, jest świetna bursa, wszystko jest na miejscu, nie trzeba nigdzie jeździć, a poza tym co roku któraś z drużyn młodzieżowych Zagłębia albo jest mistrzem Polski, albo jest wicemistrzem Polski, dużo reprezentantów i to jest pewnie... Ale wiecie panowie, co jest ciekawe, że w Akademii Zagłębia Lubin pracuje bardzo dużo trenerów z Legnicy lub z doświadczeniem w naszym klubie. To jest ciekawostka. Mało się o tym mówi, ale takie są fakty. Takie są fakty. Przede wszystkim byłych piłkarzy. Były piłkarze. To jest na pewno piłkarze. Na tym etapie rozwoju zawodnika bardzo ważne. Ja nie twierdzę, że ktoś, kto nie grał w piłkę, nie może być trenerem. Proszę, Mourinho nie grał w piłkę. Tak, i jest świetnym trenerem, moim idolem, ale bycie piłkarzem na pewno pomaga w byciu trenerem i ułatwia. Słuchajcie, operator tutaj dawał nam takie już mocne znaki, żeśmy się rozgadali, w związku z tym Maćkowi się pomyliło, że gramy w niedzielę z Odrą, tudzież Wisłą, a nie Zagłębiem Lubin i nas zalał. Ale to świadczy o tym, że program jest na żywo. Tak, ale to my się tym nie przejmujemy i odważnymi krokami zmierzamy do... Ale mogę zadać ostatnie pytanie? Zmierzamy do końca. Ostatnie, po czym... Wojtku, wiemy, że jesteś maratończykiem. Przebiegłeś... Musisz się zadać. Prawie 12 maratonów. Wiemy, że się przygotowujesz. Dlaczego prawie? Przebiegłem prawie. 12. 12. 12. 12. To prawda, jeszcze był półmaratonu, więc ale 12. 12 pewnych, tak. Tak jak przedstawiając ciebie powiedziałem, jesteś zdobywcą korony polskich maratonów, ale też wiem, że przygotowujesz się do jakichś nowych projektów. Powiedz coś. Przygotowuję się do triatlonu. Postanowiłem jakieś nowe takie wyzwanie sobie zrobić. Nazwisko zobowiązuje.
Też. Nazwisko o, też. I na mnie zorientowanych przypomniemy, że mamy na myśli Jerzego Górskiego. Tak. Pana Jurka serdecznie pozdrawiamy. Jeżeli nas ogląda albo będzie oglądał, to pozdrawiamy. Nie ukrywam, że film gdzieś mnie też nakręcił na to, ale miałem gdzieś tam w planach. Oczywiście maratony dalej są gdzieś w moich planach tutaj startowych w tym roku tradycyjnie Kraków i Wrocław. Bardzo bym chciał oczywiście teraz pracując przy pierwszym zespole, nie będzie to takie łatwe, prawda? No bo to są akurat takie terminy, gdzie wypadają nam na mecze, ale może coś się uda załatwić. Natomiast projekt triatlon, nowe wyzwanie, nie ukrywam, że dosyć ciężko się do tego przygotowuję i chcę poczuć zupełnie coś innego. Jest to 1/4 Ironmana, jeżeli ktoś wie, o co chodzi w triatlonach, to polecamy ten film. Wie, o co chodzi. Moim marzeniem jest zrobienie całego Ironmana. To jest już taki największy maraton na świecie. Trzymam kciuki. Proszę Państwa, tytuł tej książki powstał właśnie po przebiegnięciu pierwszego maratonu przez Wojtka we Wrocławiu. Jeśli w coś mocno wierzysz, Wojtek te słowa napisał na swoim fanpage'u facebookowym. Zapraszam do lektury biografii Wojtka Górskiego. Mamy taki upominek dla Państwa, 5 książek dla osób, które skomentują dzisiejszy odcinek na YouTubie. Po prostu te książki będą do odebrania w recepcji hotelu Kubus. To jest jedyny warunek, że musicie Państwo przyjechać i odebrać sobie sami tę książkę. Także zapraszamy. Wojtek oczywiście. Czyli pierwszy piszemy komentarz, czy potem przyjeżdżamy po odbiór? Pierwsze 5 osób, które skomentuje ten odcinek, będą mogły oczekiwać książki z podpisem oczywiście bohatera tej książki, z podpisem autora w recepcji. Ja bym jeszcze może na koniec tylko chciał zdementować takie plotki, które pojawiły się na mój temat w komentarzach gdzieś tam na stronie LCA, że to są jakieś układy, że Górski jest w kadrze pierwszego zespołu. Także nie ma żadnych układów, jest to czysty, normalny taki proces. Ja bez zgody trenera i bez zgody właściciela klubu, czyli pana prezesa Andrzeja Dadeły, nie mógłbym tutaj być w ogóle, a więc dementuję. Jestem i nie uczciwie. Jest też, i to też nie jest tak, że trener Dominik Nowak specjalnie wciągnął cię do sztabu, żeby zablokować twój start w maratonach, żeby cię dogonić, ponieważ jak wiemy, trener Dominik Nowak ma zdecydowanie gorszy czas. Ma jeden maraton przebiegnięty, z tego co wiemy. Razem, tak. A ty 12. I to nie jest tak, że trener Dominik Nowak to zrobił po złości. Po prostu chce mi też pomóc, bo to jest po prostu do mojego rozwoju jako trenera. I Wojtku, tradycyjnie poprosimy cię o podpis dzisiejszą datą. Dzisiaj mamy 12 lutego, a ja Państwu w trakcie podpisu przez Wojtka książki powiem jeszcze ciekawostkę, że Wojtek w 2007 roku zasiadał już na ławce trenerskiej Miedzi Legnica. Byłeś również drugim trenerem u trenera Janusza Kubota. Janusza Kubota. Taka ciekawostka historyczna z dziejów. To nie jest mój pierwszy, nie jest debiut. Grający trenerem przed odejściem do Śląska Wrocław. Stąd też w moim twicie informacja powrót Wojtka Górskiego na ławkę trenerską. Niektórzy mi zarzucali, że jaki powrót. Ale to ci, co mniej znają historię albo tak słabi googlują. Pozdrawiamy Was, kochani, gorąco. Wojtkowi serdecznie dziękujemy. Wojtku, ja również dziękuję. Liczymy, że po niedzieli będziemy wszyscy w lepszych humorach niż po meczu z Jagiellonią. Tobie życzymy powodzenia na nowej drodze zawodowej, zarówno tej zawodowej, jeżeli chodzi o mieć, jak i jeżeli chodzi o Twoje wyzwania triatlonowe. Podziwiamy i trzymamy kciuki. Wam też dziękujemy. Czekamy na Wasze suby, lajki, komentarze, książki na Was czekają. Aha, bo jeszcze Maciek z wrodzonej sobie skromności zapomniał dodać, że on sam jest autorem biografii Wojtka Górskiego. Zresztą ja tę książkę czytałem też i bardzo ją gorąco polecam. Naprawdę kawałek fajnej lektury, tym bardziej, że wieczory jeszcze długie są, także można to łyknąć spokojnie w jeden wieczór bądź też dwa i bardzo fajnie się to czyta. Zresztą człowiek ciekawy to jest o czym pisać, zadaszczyć tematu. Nie? Oczywiście tak. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek. Pozdrawiamy, hej.